Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny materiał o inwestycji, która jest jedną z najbardziej wyczekiwanych w ostatnim czasie. Mowa o gazociągu Baltic Pipe. Baltic Pipe to realizowany system gazociągów łączących Norwegię, Danię i Polskę o przepustowości 10 miliardów metrów sześciennych rocznie, który zostanie uruchomiony 1 października 2022 roku. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i wynagrodzicie go łapką w górę oraz subskrypcją kanału, co pozwoli na dalszy jego rozwój. Z góry dziękuję. Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego ze złóż norweskich. 19 koncesji na tamtejszym szelfie należy do PGNiG na rynki duński i polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Baltic Pipe jest określany jako element projektu Bramy Północnej, czyli koncepcji pełnej dywersyfikacji dostaw do Polski z wykorzystaniem także terminalu LNG imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, tak zwanego gazoportu. W 2017 roku przeprowadzono wstępne badanie rynku. Na podstawie studium wykonalności przedsięwzięcia określono, że projekt Baltic Pipe będzie opłacalny przy rocznych dostawach do Polski na poziomie około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Tym samym od 2022 roku, po wygaśnięciu kontraktu z rosyjskim koncernem państwowym Gazprom zawartego w 1996 roku i aneksowanego w 2012 roku, pozwoli to zapewnić bezpieczne dostawy i zmianę głównego kierunku dostaw gazu do Polski oraz umożliwi jego reeksport. Budowa Baltic Pipe podzielona jest na parę etapów. Za realizację 3 pierwszych odpowiada Energinet. Natomiast za budowę gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego oraz za rozbudowę polskiego systemu przesyłowego odpowiedzialny jest Gaz System. Baltic Pipe jest to gazociąg na dnie Morza Bałtyckiego, czyli podmorski gazociąg łączący duński system przesyłowy z polskim systemem przesyłowym. Jednym z etapów budowy jest budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym wraz z terminalem odbiorczym. Projekt Baltic Pipe został uznany przez Komisję Europejską za projekt o znaczeniu wspólnotowym. Status ten jest przyznawany projektom mającym na celu wzmocnienie europejskiego wewnętrznego rynku energii i realizującym cele polityki energetycznej Unii Europejskiej. Jak informuje portal Business Insider.com w artykule pod tytułem Baltic Pipe już na polskim brzegu, gazociąg ma połączyć Polskę z Danią i norweskimi złożami. Gazociąg Baltic Pipe osiągnął polski brzeg, wynika z komunikatu operatora polskiego systemu przesyłowego, spółki Gaz System. Gazociąg został przeciągnięty pod plażą i klifem w okolicy miejscowości Pogorzelica. Gazociąg podmorski Baltic Pipe dotarł na ląd w Polsce. Gazociąg był przeciągany ze statku Castoro Sei za pomocą stalowej liny o długości 1500 metrów i średnicy 119 mm. którą od strony lądu przyciągała wyciągarka. W strefie przybrzeżnej gazociąg był przyciągany wewnątrz wstępnie przygotowanego wcześniej 800-metrowego i głębokiego na 2 metry wykopu. Pod plażą i klifem wydrożono natomiast tunel o średnicy około 2 metrów i długości około 600 metrów. Jak podaje portal inżynieria.com w artykule pod tytułem Baltic Pipe zabezpieczeniem dla całej Europy Środkowo-Wschodniej, projekt Baltic Pipe to strategiczny projekt mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim i realizowany już od wielu lat przez Polskę i Danię. Eksploatacja nowego rurociągu przynieść ma wiele korzyści całemu regionowi. Zadaniem planowanego 900-kilometrowego gazociągu ma być połączenie złóż gazu znajdujących się na norweskim szelfie kontynentalnym z systemem przesyłowym gazu w Polsce. Baltic Pipe połączyć ma jednocześnie kilka krajów europejskich, przede wszystkim Danię i Polskę. Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, podkreślił, iż realizacja tej inwestycji przyczyni się do zmiany struktury dostaw gazu w Europie i będzie miała znaczący wpływ na wzrost konkurencyjności europejskiego rynku gazu. W ostatnim czasie budowa gazociągu Baltic Pipe znacząco przyspieszyła. Jest to ważna inwestycja nie tylko dla Polski, ale również dla Europy Środkowo-Wschodniej. może uniezależnić tę część Europy od dostaw gazu z Rosji i zwiększy dywersyfikację tego surowca, co w obecnych warunkach geopolitycznych i cenach na rynkach gazu jest bardzo ważne. A wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie tego w komentarzu. Na teraz się żegnam, wkrótce kolejne filmy. Proszę jeszcze o udostępnienie materiału, co pozwoli na większy jego zasięg. Z góry dziękuję. Pozdrawiam i do usłyszenia.